Cześć, mam na imię Sandra i bardzo miło mi gościć Cię na moim kanale. W dzisiejszych podstawach jogi chciałabym Ci przedstawić pranayamę samavritti, inaczej box breathing, czyli jeszcze inaczej equal breath, równy oddech. Jeżeli chodzi o samavritti, spotkałam się z dwoma takimi metodami. Pierwsza, skupiamy się tylko na wdechu i na wydechu. Nie zachodzi tutaj kumbhaka, czyli zatrzymanie, czyli tak naprawdę fundamentalny element pranayamy, bez którego w ogóle nie możemy mówić o pranayamie, dlatego to zatrzymanie powinno zajść, ale rzeczywiście możecie się spotkać z tym, że przy samavritti usłyszycie, że robimy tylko wdech i wydech tej samej długości. Może być to kilka sekund, może być to kilkanaście. Tutaj to już jakby nie jest podane, bo tak naprawdę progresujemy, tak? W zależności od tego, jak długo pracujemy nad tym oddechem, to po prostu możemy zacząć nawet od 2 sekund, tak, a skończyć na 20. Więc jeżeli się spotkacie z samavritti tylko i wyłącznie wdech, brakuje tam tak naprawdę bazowego elementu z pranayamy, jakim właśnie jest zatrzymanie, czyli kumbhaka. I teraz prawda jest taka, że możemy oddychać jak chcemy. Jeżeli chcemy rzeczywiście mówić o pranayamie, to tutaj mamy box breathing, czyli bardzo łatwo sobie zwizualizować taki kwadrat. I teraz w trakcie samavritti wdech trwa powiedzmy 4 sekundy, zatrzymanie kumbhaka trwa 4 sekundy, następnie mamy wydech, kolejne 4 sekundy i kolejne zatrzymanie 4 sekundy. Tutaj 4 sekundy akurat były dla przykładu, ale chodzi o to, że wdech, zatrzymanie, wydech, zatrzymanie to jest 1 do 1 do 1 do 1. Czyli wszystkie te 4 elementy są tej samej długości, dlatego właśnie mówimy o box breathing. Możemy oczywiście zrobić tylko wdech i tylko wydech bez kumbhaka, ale jak już pamiętacie z naszej sesji Yogi Breath, wiemy, że pranayama musi zawierać puraka, czyli wdech, kumbhaka, czyli zatrzymanie i rechaka, czyli wydech. Więc to są jakby takie fundamentalne elementy, jeżeli chodzi o pranayama. I teraz, jeżeli chodzi o box breathing, to również przy sesjach oddechowych poznaliśmy już box breathing, oddychaliśmy w ten sposób. Czyli co tutaj jest bardzo ważne? Wdech trwa tyle samo, co zatrzymanie na górze. W trakcie zatrzymania nie tracimy oddechu, nie robimy wydechu. Wydech dopiero jest po tej kilkusekundowej, kilkunastosekundowej pauzie i następnie kolejne zatrzymanie. Otwórzmy klatkę piersią. Usiądźmy wygodnie. Przejdźmy do tych 4 sekund, bo one są takie fajne, żeby rozpocząć. Otwieramy klatkę i teraz robimy wdech na 4, 3, 2, 1. Zatrzymanie 4, 3, 2, 1. Wydech 4, 3, 2, 1. Zatrzymanie 4, 3, 2, 1. Zróbmy na chwilę pauzę. W trakcie samavritti robimy wdech nosem i wydech również nosem. Tutaj Ci już przedstawiłam, to teraz spróbujmy jeszcze 2 razy zrobić. Wszyscy razem, już bez przerwy na mówienie, tak żebyśmy weszli w rytm i poczuli, na czym polega ta pranayama. Otwórzmy klatkę, usiądźmy wygodnie i robimy wdech. 4, 3, 2, 1, zatrzymaj 4. 3, 2, 1, wydech, 4, 3, 2, 1, zatrzymaj, 4, 3, 2, 1, wdech, 4, 3, 2, 1, zatrzymaj, 4, 3, 2, 1, wydech, 4, 3, 2, 1, zatrzymaj, 4, 3, 2, 1, usiądź wygodnie. Mamy samavritti, istnieje jeszcze oddech zdecydowanie trudniejszy, który nazywa się visanavritti, czyli uneven breath. Jest to nierówny oddech i tutaj już idziemy
w stronę sanskryptu, w którym mówi się właśnie o tym stosunku Puraka, Kumbhaka i Recieka. Puraka 1 do Kumbhaka 4. To poznaliśmy przy naszej sesji pranayamy. Następnie Recieka, czyli wydech 2 i Kumbhaka 1, czyli wdech trwa 1. Następnie zatrzymanie jest 4 razy dłuższe od wdechu. Następnie wydech jest 2 razy dłuższy od wdechu i to zatrzymanie po wydechu trwa tyle samo co wdech. Czyli znowu weźmy to nasze 4, czyli mamy 4, 16, 8, 4. Dlaczego jest to trudne? Dlatego, że będzie bardzo trudno zatrzymać oddech na 16 sekund czy 20, w zależności od tego oczywiście ile trwa wdech, tak? Więc tutaj jakby możemy nawet zacząć od 1 sekundy wdechu i wtedy mamy 4 sekundy zatrzymania, 2 sekundy wydechu i znowu 1 sekundę zatrzymania tego na dole. Ale jest to na pewno zdecydowanie trudniejsze, gdyż utrzymanie tak długo wdechu na górze i później nie stracenie wydechu i zrobienie wydechu, który nie będzie jakby zaburzony, nie będzie albo przetrzymany, jest naprawdę bardzo, bardzo trudne. I pamiętajmy, że jeżeli mówimy o pranayamie, zależy nam na takim przepływie tej energii, więc my nie chcemy tutaj jakby forsować tego naszego oddychania, nie chcemy na nie wpływać, czyli wszystko to, co robimy w trakcie pranayamy, chcemy, żeby było takie naturalne, żeby było bardzo spokojne, żeby nie było wymuszone, dlatego że to będzie wpływało tak naprawdę na cały proces. Będzie zamiast dawało nam odpoczynku, będzie nas stresować. Więc czasami możemy sobie niektóre pranayamy odpuścić na pewnym etapie, tak jak na przykład visanavriti, i dopiero wrócić do nich, kiedy na przykład już sanavriti jest czymś, co nam wychodzi spokojnie, dochodzimy, nie wiem, do 10-sekundowego tego box breathing, to wtedy spokojnie visanavriti. Możemy teraz spróbować, weźmy 3 sekundy. 3 sekundy to będzie dobre, gdyż to zatrzymanie na 12 nam się, mam nadzieję, uda. Przygotujmy się, otwórzmy klatkę piersiową i teraz robimy wdech. 3, 2, 1, zatrzymanie. 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, wydech. 6, 5, 4, 3, 2, 1, zatrzymanie. 3, 2, 1, wdech. 3, 2, 1, zatrzymanie. 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, wydech. 6, 5, 4, 3, 2, 1, zatrzymanie. 3, 2, 1, usiądź wygodnie. Super. Mam nadzieję, że spodobała Ci się technika sama i visanavriti. Jest to bardzo fajny sposób, żeby skupić się na oddechu, a tym samym wyciszyć nasze ciało, uspokoić nasz organizm. Bardzo polecam wszystkim, którzy żyją w stresie, mają problemy z zaśnięciem. Jeżeli masz ataki paniki, ataki agresji, coś się wydarzyło takiego, że czujesz, że po prostu Twoje ciało wariuje, bardzo Ci skoczył kortyzol, usiądź i pooddychaj. Nie musi być to samavriti, możesz skorzystać z każdej innej pranayamy, możesz również włączyć moje sesje oddechowe, gdzie razem, wspólnie oddychamy i odpoczywa nasze ciało. Ja Ci chciałam bardzo podziękować za to nasze dzisiejsze spotkanie tutaj na macie. Życzę Ci jak zwykle wspaniałej reszty dnia i mam nadzieję, że niedługo ponownie się zobaczymy. Cześć!